w kongregacji dotyczącej liturgii rozmawialiśmy o posługach świeckich w Kościele. To znaczy Ojciec Święty Franciszek zdecydował, jakby otworzył przestrzeń. Ona już była, ale ona została uzupełniona. Pewne posługi, które były do tej pory ograniczone albo do kleryków, albo tylko i wyłącznie do duchowieństwa, są posługami dzisiaj, w których partycypują ludzie żyjący albo w rodzinie, albo świeccy. Ja rozmawiałem o tym, my mamy tak zwanych szafarzy Komunii Świętej, świeckich panów. Rozmawialiśmy o akolitach. To już jest posługa, która w naszej diecezji się zaczyna. I ja próbowaliśmy posłuchać, jaka jest wizja z punktu widzenia Kościoła Powszechnego. To było bardzo ciekawe dla nas, ja tylko poszerzę, że te pytania, które my zadawaliśmy kongregacji, były dla nas ważne, ponieważ kongregacja ma perspektywę świata. My mamy perspektywę z konieczności zawężoną do naszej rzeczywistości. Ona jest ograniczona. Kongregacja na przykład, mówiąc nam o posłudze akolity, podaje nam pięknie panoramę, jak to jest na przykład w Amazonii, jak jest w Ameryce Południowej, jak jest w Północnej, jak jest w Australii albo gdzieś jeszcze. I mówi, spróbujcie dostosować to do własnej rzeczywistości, ale są takie, taka perspektywa rozwiązania. To była jedna rzecz, która bardzo nas interesowała, bo jesteśmy akurat nie w trakcie ustanawiania tego w rzeczywistości. Rozmawialiśmy, bardzo dużo rozmawialiśmy o ewangelizacji, o nowej ewangelizacji, o nowych formach, o tej proporcji, którą trzeba zachować między kościelną tradycją, ale tradycją pisaną wielką literą w tych najważniejszych kwestiach ewangelicznych tradycji, a rzeczywistością, która się zmienia. Myślę o formach, o sposobach realizacji. To jest zawsze ta sama baza, o którą zdefiniował w dokumencie o formacji kapłańskiej przed laty Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, który mówił o nowej gorliwości, nowych metodach i nowych sposobach głoszenia Ewangelii. I analizowaliśmy te sytuacje z naszego punktu widzenia. Rozmawialiśmy w kongregacji do spraw duchowieństwa o tej rzeczywistości, do której trzeba się przygotować. To jest zmniejszająca ilość i zmniejszona już ilość kleryków w seminariach naszych. Przy naszej charakterystyce diecezjalnej, to jest mnogości parafii, niewielkich parafii wiejskich, ale pomnożonych o dużo, bo wystarczy porównać. Biskup Włodarczyk poszedł do Bydgoszczy, połowa diecezji to jest Bydgoszcz. Struktura miasta jest taka, że w mieście jest 10 tysięcy ludzi, w parafii albo naście. U nas w tym czasie jest naście parafii, albo przynajmniej 10, w których jest 1100-1200 ludzi, cztery kościoły. To powoduje, że zmniejszająca się liczba duchowieństwa bez wątpienia doprowadzi do zmniejszonej liczby parafii, połączonych parafii. Więc musiałem postawić pytanie, jak przygotować ludzi świeckich z posługami do tego, że w parafii, która teraz jest parafią, a która będzie połączona w 2-3, jak mają funkcjonować ludzie świeccy, upoważnieni, z promocją, z posłaniem ze strony Kościoła, którzy by mogli sprawować pewne obrzędy, modlitwy, ceremonie. Musieliby się do tego przygotować. Do tego trzeba czasu. My byliśmy tym bardzo zainteresowani, jako diecezja. Ja wnosiłem te kwestie w każdej sytuacji. Dotyczy to też formacji kapłańskiej, bo rozmawialiśmy o tym, czy tej zmniejszonej ilości zachowywać seminaria diecezjalne, czy po prostu seminaria łączone, na przykład metropolitalne, powiedzmy Szczecin, Zielona Góra, Koszalin, z jednym miejscem formacji, bo czy z różnych punktów widzenia, na przykład nam w Kongregacji Nauki Wiary powiedziano, że właściwie trzeba by się starać o tym, żeby to minimum było w granicach 30. Jeżeli jest mniej, należałoby łączyć. Nawet ze względów psychologicznych, młodzi ludzie potrzebują grupy, potrzebują wspólnoty, jak to jest takie pojedyncze, to oni nie są przygotowywani do życia mniejszego i zamkniętego w klasztorze. Oni muszą być przygotowani do życia w formacji, w relacji, w otwartej przestrzeni. Więc to dotyczyło również, bardzo nas
interesowało, bo po prostu żywo jesteśmy zainteresowani tym. W Kongregacji do Spraw Świeckich też rozmawialiśmy o tej możliwości posług i działania, jak organizować formacje, jak organizować przygotowania również w sensie teologicznym ludzi świeckich w diecezjach.